Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na analizę partii Garego Kasparowa z Michaiłem Talem. No, rzadki widok. Rzadka para, która może ze sobą zagrać w szachy. Która zagrała ze sobą w szachy w roku 1987. No, myślę, że partia dosyć ciekawa. No, Tal wiadomo, już był nieco no, starszy. Kasparow dopiero zaczynał swoją karierę, więc był nieco silniejszym zawodnikiem w tym okresie. Ale jak już wiemy, Tal był do końca swoich dni niezwykle groźnym zawodnikiem i trzeba było na, nie, na niego bardzo, bardzo uważać. I zapraszam serdecznie do analizy partii, która przebiegała w sposób, no myślę, że ciekawy, jak zresztą wszystkie partie Tala czy Kasparowa, ja tak zresztą uważam. Przejdźmy do rzeczy. Posunięcie D4, skoczek na F6. C4 zagrywa Kasparow, E6 ze strony Tala, Skoczek na C3, no i goniec B4. Na szachownicy mamy obronę Nimcowicza, i można tutaj wybrać oczywiście bardzo wiele różnych odnóg ze strony białych. Kasparow jednak tutaj zagrywa E3, no taki ruch. Dosyć popularny chyba w tamtych latach Zresztą gra się go do dzisiaj Jest to wymysł Akiby, Akiby Rubinsteina Człowiek, który był Fantastycznym szachistą polskim Szachistą, mój drodzy, ale to już nie o Rubinsteinie Lecimy z partią Tal zrobił w tym momencie roszadę Myk z tym ruchem E3 jest taki Że właśnie teraz można by było Spróbować zagrać skoczkiem na E2 Aby obronić tego skoczka na C3 Jest taka idea Jednak można też zagrać go nie do D3 Jak to pokazuje przyszły mistrz świata. D5 ze strony czarnych i teraz Kasparow postanowił tego pionka po prostu wybić. Można by było grać rzecz jasna inaczej, na przykład skoczek F3 z naturalną grą, z, normalnym, z normalną pozycją. Jednak tutaj nastąpiło wybicie, pionek wybił i skoczek na E2. Na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że ta pozycja, te ustawienie figur białych jest takie... Nieco ofensywne, przepraszam, defensywne, to miałem na myśli, czyli takie nieco wycofane. no Szczególnie goniec nie gra, bo goniec by się bardzo przydał na G5. I komputer tutaj się zgadza, że czarne. Absolutnie nie mają żadnych problemów w debiucie. Żadnych, moi drodzy. Rozwój, mimo że dwie figury są jeszcze nie rozwinięte, ale jest zrobiona Roszada, to, to jest wszystko, że tak powiem, wy, wyrównane, bo tutaj jeszcze białe nie zrobiły tak naprawdę roszady. a wyjście z koczkiem i gońcem to jest tylko kwestia dwóch ruchów tak, tak naprawdę. I w tej sytuacji, co zagrał Michał Tal? No to był człowiek, który nie, wytrzy, nie wytrzymuje i on musi próbować atakować. Aczkolwiek to nie jest ruch, taki, który atakuje, ale jest to ruch C5. Bardziej agresywny, stabilniej można by było oczywiście zagrać typu wieża E8, ruch C6 z planem powrotu gońca na D6 i spoglądanie w pozycję króla. W, późniejszym, w późniejszych planach. No ale ruch C5, no to właśnie w takim talowskim stylu, jest to normalne, oczywiście, też posunięcie. Ze strony Kasparowa nastąpiła ruszada skoczek na C6, czyli próba tutaj wzmocnienia. Nie boimy się absolutnie poruszać takiego ruchu jak C4. Goniec zagrywa na C2, i tam w przyszłości możemy grać z planem na przykład H3, żeby nie wpuścić gońca na G4. Ustawić skoczka na F4, zaplanować może F3, E4. Takie schematy tutaj można stosować. No i w tej sytuacji właśnie poskoczek na C6, A3. A3 ruch, który wywołuje tu już pewnego rodzaju uproszczenia. No coś trzeba zagrać. Nie można zagrać gońcem na A5, no ten ruch byłby bardzo zły z prostego powodu. Przy skoczku na E2, który ładnie broni skoczka na C3, można by było zbić piona. I tutaj już wybicie skoczka teraz nie działa, bo zwykle jest tak, że skoczek stoi na polu F3 i wybijamy pionem, no i struktura pionków by się zepsuła. No ale tutaj wybicie skoczka powoduje to, że jest pionek więcej. Za chwilę gramy B4, goniec B2, pozycja białych byłaby wyśmienita. Rzecz jasna, no wiadomo, arcymistrzowie wiedzą jak grać, i Michał Tal powinien raczej wybić tego skoczka na C3 z taką właśnie typową pozycją w, po obronie Nimcowicza, bym powiedział. I teraz. Zostało wybite na D4. No właśnie, ten ruch jest taki nieco podejrzany, bym powiedział, bo tutaj białe mogłyby nieco wykorzystać to posunięcie. To znaczy, tak, ja nie mówię, że to jest błąd, absolutnie nie. Jest to jedno, jedno z zagrań. Tutaj Kasparow od razu odbił, ale, ale, moi drodzy, można byłoby spróbować zagrać inaczej. Otóż, można by było zbić gońca. No jeżeli bicie skoczka, bo tak trzeba, no to moglibyśmy odbić tutaj pionkiem. I stoimy z parą gońców, pionki złączone, normalna gra, bym powiedział. Ale jeszcze w tej sytuacji można by było spróbować nieco zaskoczyć przeciwnika i zagrać ruch B5. Takiego bicia nawet was się absolutnie nie obawiamy, mimo straty piona w tym momencie białych. Bo odbijamy gońcem i te gońce przeszywają pięknie te diagonale. To wygląda fantastycznie. Te gońce tutaj mają pełną kontrolę i mają możliwość no, szybkiego ataku tak naprawdę. No goniec B2 w ogóle to jest król parkietu można by powiedzieć w tej sytuacji. I ten skoczek z C6 nie ma za bardzo gdzie uciekać. Moi drodzy, no można by było też w tej sytuacji zagrać inaczej czarnymi rzecz ciasna Zagrać na przykład skoczek na E5. I skoczek atakuje gońca. I pytanie czy uciekamy gońcem? Można uciec gońcem. Ucieczka gońcem na C2 czy na B1 byłaby jak naj, najbardziej dobra z oddaniem, z próbą oddania pionka na B2 po raz kolejny, no ale też na spokojnie można by było odbić pionka, oddać gońca na D3. To są wszystko myślę, że takie normalne plany. I pozycja białych myślę, że jest minimalnie lepsza z tego względu, że no, są różnopolaki i to taki może być mały minus, ale plus jest jednak taki, że. Jest otwarta linia dla wieży, to jest bardzo ważny element. Pionek B5 nieco paraliżuje pionki A7, B7. Tak intuicyjnie można by powiedzieć, że tak ciężko troszeczkę zagrać taki ruch A6. Można by było tu się nastawić z planem np. Hetman D4, B3, goniec B2. Wieża na D1 przede wszystkim próbować tutaj podważać izolowanego pionka czarnych. Taka sytuacja mogłaby powstać, no ale było inaczej. Pionek wybił na D4, pionek wybił na D4. Tal zbił skoczka. No, Tal mógł mimo wszystko zagrać tym gońcem na D6. Jest to częstsze posunięcie i myślę, że lepsze, żeby zachować mimo wszystko parę gońców. Po wybiciu na C3 pionek odbił na C3. Te pionki się złączyły. No i para gońców jest po stronie białych, lecz tutaj silnik szachowy mówi: jest remis, spokojnie, nic tutaj czarnym nie grozi. Jednakże Michał Tal zagrał nieco dziwne posunięcie. Jest to posunięcie skoczek E7. Nie rozumiem za bardzo tego ruchu, no ale prawdopodobnie tutaj czarne planowały zagrać goniec F5 z próbą wymiany. No, myślę, że Michał Tal w pozycjach strategicznych. Znaczy, tak, on się też świetnie odnajdywał w tych strategicznych pozycjach, był genialnym szachista. Wszyscy dobrze o tym wiemy, no ale lepiej grał jednak, tak, w ofensywie mega, aniżeli właśnie strategicznie. Powiedzmy, tak przypuszczam, patrząc po jego partiach i twórczości, tutaj przede wszystkim skoczek A5 byłby dobrym zagraniem, i to jest pełna kontrola tutaj punktu C4. Wiadomo, zawsze jest coś za coś. Białe mogą sobie fajnie tym gońcem uciekać i atakować, ale. Czarne mogłoby zagrać z planem goniec na E6, wieża C8 i naciskać na punkt C3, na C4, wskakiwać skoczkiem za chwilę i z tej strony po, na hetmańskim skrzydle próbować grać. No jednakże właśnie został zagrany skoczek na E7, no i w tym momencie Hetman C2, aby prawdopodobnie nie dopuścić tutaj gońca na F5. Goniec D7, czyli takie granie białymi na ograniczanie ruchów przeciwnika. To jest, to jest dobra gra w szachy. To jest dobra gra w szachy. Goniec zagrywa na G5. Wiążemy skoczka, chcemy go zbić, następnie zbić na H7, no więc skoczek na G6. I teraz Kasparow musi znaleźć jakiś, jakąś opcję, to znaczy on znalazł opcję, jak dalej atakować przeciwnika, bo. Nie ukrywajmy, Kasparow też był e, młody wtedy bardzo i bardzo lubił atakować. On grał ofensywnie w szachy, tak jak Michał Tal. Zresztą e, tutaj brał też przykład e, z takiego zawodnika. E, Oj, teraz mi wyszło z głowy, napiszę w komentarzu, e, był taki świetny szachista radziecki, który, na którym wzorował się Kasparow. E, nie był to Lajos Portisz. W każdym razie, jak będziecie wiedzieć, o kim mówię, piszcie w komentarzu, ja również to podepnę. W tym momencie po prostu mi wypadło z głowy. I teraz Kasparow zagrywa posunięcie F4. Posunięcie F4 bardzo fajnie atakuje i stara się tego pionka jeszcze bardziej wysunąć do przodu. H6 ze strony czarnych i tutaj wybić należało, no bo innego wyjścia nie ma, i F5. Trochę takie. Antylogiczne posunięcie, no, no bo blokuje tutaj tego gońca, blokuje wieże. Wygląda podejrzanie, ale ta przestrzeń na skrzydle królewskim jest fajnie złapana i są opcje na aktywną grę figurą na F4 lub na G3, skoczek E7 ze strony czarnych, skoczek na. G3 i skoczek zagrywa na C8. Tutaj czarne próbują manewrować, wstawić skoczka na D6 z planem. Na pewno jakaś wieża E8, jedna lub druga, i skoczek na E5, żeby trochę przyblokować też figury przeciwnika. Ale zobaczcie, Kasparow dobrze kontroluje pola centralne. Przede wszystkim pole E4 jest bardzo dobrze kontrolowane. I wieża F4. Nie wiadomo tak naprawdę po co ten ruch, ale. To posunięcie się przyda, na pewno się przyda. Ta wieża czasem wchodzi do ataku. Też kontrola punktu E4 przy okazji. Skoczek D6, Hetman F2 i wieża na E8. Moi drodzy, ten ruch troszeczkę tutaj talowi nie wyszedł. Jest to trochę słabe posunięcie, trochę bardzo słabe posunięcie. I trzeba to wykorzystać. Jak tutaj można by było zagrać białymi? Można sobie zatrzymać materiał i poszukać odpowiedzi. Otóż białe zagrywają skoczkiem na H5 z atakiem na Hetmana. No dobra, jest atak na Hetmana, no i tutaj Hetman ma niezłe problemy, nie wiadomo gdzie nim ruszyć. Jeżeli zagra na G5, to zostanie poczęstowany posunięciem H4. Jeżeli zbije skoczka, to będzie ruch G4. I chyba Hetman nam tu się trochę zaplącze. W tej sytuacji Hetman uciekł na D8, i w tym momencie Kasparow zagrywa bardzo ładny ruch. Teraz proponuję zatrzymać materiał. I spróbować zagrać jak Gary Kasparow, moi drodzy. Jak Gary Kasparow, a tak naprawdę jak Michaił Tal, gdyż Kasparow zbija pionka na G7. Poświęcenie figury za atak. I czy to działa? Sprawdźmy. Jeżeli król by zbił, no bo tak nie było, ale jeżeli by zbił, to jak grać dalej? Oczywiście F6 z atakiem, król F8, Hetman H4. Nie ma obrony przed y, kolejnymi posunięciami typu Hetman H6 i daniem mata królowi. Tutaj należałoby oddać Hetmana, ale to się wiąże z porażką. To o, Oczywista sprawa. Ok. W partii poskoczek G7, czyli wzięcie piona, skoczek zagrał na E4. Kasparow wymienił skoczka, wieża wybiła. I bardzo ważny ruch. E6. Broniący tego skoczka. No, wygląda to oczywiście bardzo niestandardowo, ale tutaj już widzimy, że białe zdobywając piona. Jeszcze zaatakowały króla. Pozycja czarnych jest po prostu ciężka. Krucha 7 zagrał Tal. Wymiana wieżyczek, no bo szukamy uproszczeń, a ten Hetman wskakuje ładnie i tutaj grozi zbiciem piona za darmo. Goniec na C6 zagrywa Michał Tal. Wieża E1, i to jest bardzo fajne podejście, właśnie Kasparowa i też wielu, wielu silnych szachistów. Każda figura wchodzi do gry. Nie musimy grać jakoś super forsownie. Jest stabilizacja w ataku. Białym nic nie grozi, więc białe sobie wrzucają wieżę, a czasami grozi wzięcie pionka poświęcenie czasami. To nie wchodzi oczywiście teraz, ale wyprowadzenie wieży. Zaraz zobaczycie co ta wieża będzie robiła. Po hetman F8, no tutaj C4 próba tego gońca przegonienia i prawdopodobnie zbicie pionka. Hetman zbija tutaj na A3. Ale niespodzianka następuje skoczek F5, no i grozi MAT w dwóch posunięciach. Zresztą, no prosta sprawa. Hetman musi wrócić, aby bronić pola H6, i teraz nie interesuje Kasparowa przerywanie tutaj komunikacji gońca z Pionkiem, tylko wieża E3. No właśnie, to jest coś wspaniałego, kiedy wszystkie figury ze sobą współpracują i atakują przeciwnika. Jeżeli mamy trzy figury, które atakują przeciwnika, to już coś tam musi się generalnie dziać. Taka jest y, ogólnie teoria w szachach. No dobrze, y, po tym posunięciu Goniec zagrał na D7, a i Gary Kasparow wieża G3. To już dużo posunięć tak naprawdę wygrywa. Grozi wieża G7, nastąpiło bicie i Hetman wybił na F5 z jednoczesną kapitulacją Michała Tala w tej pozycji. No bo po król H8 wystarczy zagrać Bieżą na G7, grozi mat, więc tutaj czarne musiałyby oddać hetmana, ale to się wiąże oczywiście z prostą wygraną białych hetmana na wieży. Moi drodzy, serdecznie dziękuję za uwagę, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.